możemy szczepić wszystkich powyżej 12 roku. Szczególnie wskazane są dzieci i młodzież z prostego powodu, bo są wszędobylskie, są w dużych skupiskach, czyli szkoły, wyższe i szkoły podstawowe. I osoby starsze, osoby 60+, które mają różnego rodzaju schorzenia. Podobnie jak młodsze osoby z ciężkimi powikłaniami sercowo-naczyniowymi, astmą, ewentualnie chorobami reumatycznymi. Te osoby powinny bezwzględnie zaszczepić się tą dawką. Spodziewamy się, że tak jak grypa, niestety COVID z nami zostanie i będziemy te dawki przypominające przypominać i będą one różne, bo musimy podkreślić, że nie jest to ten COVID-2020. Ten COVID wielokrotnie mutował i się zmienił. Jeżeli chodzi o skierowania, to te grupy, o których mówiłam, otrzymają skierowanie na internetowe konto pacjenta. Tam to skierowanie już jest. Natomiast również Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo zobowiązało się, że przekaże publicznie wykaz placówek, które robią szczepionki. Mogą to być zarówno apteki publiczne i niepubliczne, jak również placówki POZ-u.